Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Kaczmarczyk. Z wykształcenia jestem psychologiem. Pracuję w poradni zdrowia psychicznego we Wrocławku. Jestem też wykładowcą akademickim w Kujawskiej Szkole Wyższej. Chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić na krótkie dwa wykłady i chciałbym z Państwem podzielić się swoją refleksją, swoimi przemyśleniami na temat wpływu pandemii i izolacji na bliskie związki, bliskie relacje. A w drugiej części chciałbym powiedzieć, jak sobie radzić, jak możemy sobie w obecnej sytuacji lepiej radzić, jak możemy poprawić nasze relacje poprzez lepszą komunikację. Jeżeli nie wszyscy, to pewnie większość z nas ma w tej chwili poczucie, odczuwamy, że sytuacja pandemii, izolacji wiąże się z trudną adaptacją do trudnych warunków, do niepewnej przyszłości i do dużego przeciążenia psychicznego. W tej chwili mechanizmy, które odpowiadają za naszą odporność psychiczną, za naszą równowagę, są dość mocno nadwyrężone. To też pokazują dane z ZUS, które mówią o tym, że w pierwszej połowie roku znacznie wzrosła liczba nieobecności w pracy z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Szczególnie jeden zasób, który jest dla nas dość ważny, jakim jest wsparcie społeczne, jest dość mocno ograniczony. Nie tylko wsparcie społeczne, ale też aktywność, różnego rodzaju aktywności dla większości, czy dla dużej części z nas, aktywność fizyczna. Czyli dwa czynniki i towarzyskość, relacje z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi i aktywność, różnego rodzaju aktywności, które pozwalają nam i wrócić, i utrzymać równowagę psychiczną, są w tej chwili dość mocno nadwyrężone. I do tego oczywiście dochodzi bardzo często lęk o zdrowie swoje i swoich bliskich. Praca, jeśli nie wszystkich, to znowu pewnie większości z nas, i szkolna, i zawodowa, została przeniesiona do domu. Część z nas jest na kwarantannie przymusowej, część jest na dobrowolnej. Oczywiście ta dobrowolna też jest pod pewnym przymusem. To, z czym ja się spotykam dosyć często w ostatnich kilku miesiącach w swojej pracy zawodowej, to to, że przychodzą osoby na przykład i mówią o tym, że te relacje są teraz jakieś trochę inne, że jest więcej napięć, że jest więcej nieporozumień, więcej niepokoju, jakiejś frustracji może czasem. I tak myślę, że czy to, z czym dzielą się ze mną osoby, które przychodzą, to zastanawia mnie, czy jest tak, czy z jednej strony mnie zastanawia, a z drugiej strony myślę, że to, o czym mówią osoby, z którymi spotykam się w pracy, to jest trochę taki wydźwięk, trochę powiedzenie, że obecna sytuacja izolacji, tego, że w pewnym sensie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przebywać ze sobą większą część dnia czy doby razem, czy może pokazać braki w naszych relacjach. To jest takie pytanie, ale może też trochę stwierdzenie, że może jednak pokazuje. Myślę, że warto byłoby, jak ja o tym myślę, to odpowiadam trochę pytaniem na pytanie. Czy to jest tak, że wskaźnikiem bliskości, czy miarą bliskości jest czas, który przebywamy razem, czy ta długość czasu, który spędzamy wspólnie w domu. Ja znam wiele par, które funkcjonują bardzo dobrze na odległość. Myślę, że to, o czym warto pamiętać, to to,
żebyśmy nie obwiniali się, jeśli mamy takie poczucie, że nie jesteśmy najszczęśliwszymi osobami z powodu tego, że spędzamy z naszymi najbliższymi, z naszymi partnerami, partnerkami, z naszymi dziećmi dużą część czasu, że nie jesteśmy najszczęśliwszymi osobami na świecie. To jest tak, że czasem przychodzi osoba i mówi, no skoro tak bardzo jego czy ją kocham, to jak to jest, że teraz jest mi tak trudno z nią czy z nim wytrzymać? Pamiętajmy o tym, że do tej pory większość z nas pewnie, albo pewnie może wszyscy nawet w swoich bliskich relacjach, mieliśmy wypracowaną pewną formułę relacji, czyli czas przeznaczony na pracę zawodową, czas przeznaczony na swoje aktywności, realizowanie swoich pasji i czas, który spędzaliśmy razem. Dlatego ta sytuacja jest pewnie bardzo trudna dla większości z nas. Często też osoby, z którymi się spotykam, mówią o tym, że pojawiają się różne emocje. Właśnie jakieś trudne, że tych emocji jest więcej, że pojawia się drażliwość, jakiś niepokój, niepewność, że pojawia się też złość. I pytanie o to, czy te emocje należy wyrażać. No, zazwyczaj to jest tak, że osoby pytają o emocje złości, taką, którą najczęściej, kiedy pytamy kogoś, jak się czuje wtedy, kiedy jest w gorszym nastroju, to mówi, że albo czuje się źle właśnie, albo czuje złość. I pytanie, czy tę złość wyrażać? Ja bym powiedział, że to zależy. Czasem tak, a czasem nie. Dosyć często w podręcznikach, czy może bardziej w poradnikach pop-psychologicznych można spotkać się z tym, żeby emocje złości wyrażać, że jednak no, należy być asertywnym. Ja bym powiedział, że od tego właśnie jesteśmy homo sapiens, żeby te emocje regulować. Warto jest pamiętać o konsekwencjach dla naszych bliskich. No bo to, czy chwilowa irytacja uprawnia mnie do tego, żebym obarczał swoimi negatywnymi emocjami swoich najbliższych. Warto szukać odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że no oczywiście inną rzeczą jest też to, w jaki sposób my wyrażamy emocje. Pamiętajmy o tym, że pod emocją złości bardzo często kryją się inne różne emocje, tak jak lęk, jak smutek, często takie cechy jak niska samoocena. Emocja złości jest jedną z emocji podstawowych. Emocje podstawowe są to emocje, które są, jesteśmy, czy emocje podstawowe są takimi emocjami, które jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani, to znaczy są wdrukowane, są to emocje instynktopodobne. Instynktopodobne oznacza to, że mamy taki program wdrukowany ewolucyjnie, który pozwala nam reagować na bodźce zgodnie z tym, w jaki sposób, zgodnie z reakcjami, w które wyposażyła nas natura. Emocja złości jest emocją, która mówi o tym, że dzieje się coś niedobrego, że przekroczono jakieś nasze granice, że jest coś, na czym nam zależy. Jest emocją sceniczną, taką, która daje nam dużo energii, dużo siły. Mamy wtedy motywację i taką no, dużo energii do tego, żeby podjąć jakieś działania po to, żeby walczyć. A tu nagle okazuje się, że kwarantanna, że jesteśmy zblokowani, że nasze naturalne sposoby reakcji, takiego radzenia sobie i wyrażania emocji mogą być w jakiś sposób zablokowane. Kiedy pojawiają się takie sygnały, że czuję, że to napięcie we mnie narasta, to warto rozumieć to w taki sposób, że jest to czytać sygnał, który się w nas pojawia, że nie tylko mnie może być źle, ale też innym, że w takiej sytuacji jest
trudno poradzić sobie, nie tylko mi, ale też moim najbliższym, mojemu partnerowi, mojej partnerce czy moim dzieciom. Warto pamiętać o tym, że różnice indywidualne, czyli nasza struktura osobowości, nasz charakter, nasz temperament, to będą te cechy, które w znacznym stopniu będą decydowały o tym, jak my będziemy radzić sobie z zagrożeniem. Każdy z nas i w jakim stopniu inaczej się trochę różni pod względem akceptowania sytuacji stresowej i reagowania na ten stres aktywnością. Będą takie osoby, które będą ten czas chętnie spędzały z książką pod kocem, ale będą też takie osoby, które będą potrzebowały na przykład pójść na szybki spacer czy pobiegać, czyli będą potrzebowały tę aktywność zwiększyć. Warto też pamiętać o tym, że nasze nasilenie lęku rośnie wraz z tym, jak my postrzegamy zagrożenie, na ile coś jest dla nas niebezpieczne, a proporcjonalnie maleje do tego, na ile postrzegamy sytuację, w której jesteśmy sobie w stanie poradzić, na ile mamy zasoby do tego, żeby poradzić sobie z zagrożeniem, z jakąś sytuacją trudną czy niebezpieczną. To, co jest ciekawe, to też, że my inaczej reagujemy na zagrożenia, które są znane i takie, które są nowe, które są nieznane. Na zagrożenia nieznane, które są dla nas nowe, bardzo często reagujemy większym niepokojem, większym napięciem. Badania psychologiczne w Stanach Zjednoczonych, ankietowe, pokazują, że pomimo tego, że ryzyko choroby czy ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia jest kilkadziesiąt razy większe niż z powodu ataku terrorystycznego, to ludzie częściej mają większy niepokój i większy lęk wobec sytuacji zagrożenia terrorystycznego. I na takie sytuacje nowe i nieznane, podobnie jak na sytuację pandemii, na sytuację jakieś prawdopodobieństwo zarażenia się, zachorowania na koronawirusa jest oparte o trzy takie filary czy trzy fundamenty. Po pierwsze jest to nieprzewidywalność, czyli my nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Drugą rzeczą to jest brak kontroli. Nie jesteśmy w stanie kontrolować sytuacji, chociaż nie całej, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć w drugiej części. I trzecią rzeczą jest zagrożenie, poczucie zagrożenia tego, co jest dla nas cenne, czyli zdrowia naszych i naszych bliskich. Pamiętajmy też o tym, że inaczej w takich sytuacjach trudnych będą radziły sobie osoby, które straciły pracę, takie, które są bezrobotne, takie, u których z dużym prawdopodobieństwem rozwija się poczucie lęku czy niepokoju, takie, które nie będą widziały szans na przyszłość. Inaczej będą reagowały osoby, które będą korzystały z sytuacji, będą potrafiły wykorzystać sytuacje, które im się nadarzają. Pamiętajmy o tym, że w znacznym stopniu to od nas zależy, czy będziemy kierować swoją uwagę, czy będziemy kierować swoje działania na to, co możemy zrobić w takiej sytuacji. Czy będziemy szukać i pomocy u innych, i szukać, uczyć się nowych umiejętności i zasobów do tego, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji, czy będziemy koncentrować się na tym, co jest nie tak, co straciliśmy i na tym, co być może jest dla nas trudne, jeśli w ogóle możliwe do odzyskania. Tak w skrócie przybliżyłem Państwu obraz taki ogólny sytuacji, z którą w tej chwili się wszyscy mierzymy. Może takie krótkie podsumowanie. Pamiętajmy o tym, że ta sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Pamiętajmy o tym, że różnimy się w sposobach reagowania na trudne zagrożenia. O tym, że warto jest rozmawiać też między sobą, o tym, jak reagujemy, jak się różnimy.